Cześć, witajcie z tej strony Branko, to jest kolejny odcinek z serii Mecze z Widzami z gry Rocket League. I dzisiaj ze mną jest Xaron, a właściwie to Patryk, który postanowił ze mną zagrać razem w Rokecie. Najpierw meczyk 1 na 1, później meczyk 1 na 1, ale w hopsie, ponieważ Patryk jest graczem z peceta, no i nie będzie niestety mógł ze mną rozmawiać, nie będziecie go mogli usłyszeć na tym odcinku. Ale Patryk postanowił mi przekazać przed odcinkiem parę informacji o sobie, które również i wam przekażę. Dobrze, przechodzę najpierw do wyboru zespołu, idę do gruchaczy. O, Xaron, Patryk właściwie już jest w Brankersach i możemy grać. Parę informacji może o moim dzisiejszym widzu. Tak w ogóle to Patryk upominał się o nagranie wspólnie odcinka. Od wielu, wielu odcinków właściwie, praktycznie pod prawie każdym odcinkiem prosił mnie o to, żeby nagrać z nim właśnie wspólny materiał. No i właśnie jego prośba została spełniona. Mam nadzieję, że... O, Ren, drugi raz go wybuchnąłem. Mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie. No i jego prośba została w pewien sposób spełniona. Także to jest idealny przykład na to, że po prostu jeżeli chcecie ze mną zagrać, nagrać taki wspólny odcinek, czy to z Rocketa, czy w przyszłości z FIFA, to po prostu zgłaszajcie się aktywnie, nie tylko pod jednym odcinkiem. Nawet jak raz wam nie wyjdzie, to zgłoście się jeszcze raz i jeszcze raz. No dobra, no ale tak troszeczkę może o Patryku opowiem. Co mi Patryk powiedział? Powiedział, że trenuje freestyle w Rokecie. Jego ranga to Master, ma 54 level. A tak poza tym, oprócz Roketa, gra również w Counter-Strike'a Global Offensive oraz w FIFA 16 ostatnio grał, czy skończył grać, tak mi powiedział. Nie spytałem się go niestety, czy planuje kupić FIFA 18. No nie wiem, ale w każdym razie on gra na PC-cie, także niestety ja to już wspominałem parę razy na streamach i materiałach różnych. Z FIFA również pojawi się taka seria, w której będę nagrywał wspólne odcinki z graczami, tylko że niestety nie da się w FIFA chyba, nie no, prawie że na pewno, jestem o tym przekonany, że nie da się multiplatformowo grać, czyli ja nie mogę grać z kimś z PC-ta. No i niestety ta jakby oferta, czy ta opcja jest jedynie skierowana do graczy z PS4. Ta możliwość po prostu nagrania wspólnie odcinka z FIFA. No po prostu zagramy sobie jakiś tam fajny meczyk. Na pewno każdy z was mile by wspominał swój własny odcinek na YouTubie nakręcony ze mną. Patryk także wspominał, że trenuje piłkę nożną. Trenuję piłkę nożną w klubie, to całkiem spoko, bardzo mi się to podoba. Ogólnie no polecam każdemu każdej młodej osobie, aby w dzieciństwie czy w okresie takim dojrzewania coś trenował, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Ja sam mile wspominam okres, kiedy trenowałem siatkówkę, nigdy nie trenowałem piłki nożnej, także chodziłem na treningi, trenowałem jedynie siatkówkę przez pewien okres czasu. Ale to naprawdę bardzo fajne, wow, bardzo fajne wspomnienie mam z tym związane, polecam każdemu. To niekoniecznie mówię wam, żebyście trenowali piłkę nożną czy siatkówkę tylko po to, żeby być kiedyś wielkim graczem czy tam zarabiać miliony. Nie no, wystarczy trenować tylko dlatego, żeby się poruszać, żeby tam przynajmniej 2-3 razy w tygodniu gdzieś wyjść, spotkać się, porozmawiać, potrenować. Nie zawsze to jest lepsze niż siedzenie w domu i ślęczenie nad komputerem i zamykanie się na jakieś, nie wiem, fajne aktywności, które można wykonać na świeżym powietrzu czy w ogóle poza domem. Także gorąco wam polecam to. I tutaj nie odnosi się tylko do tych najpopularniejszych sportów typu siatkówka właśnie, piłka ręczna, piłka nożna oczywiście, tylko nawet takie, nie wiem, fajne, już pamiętam, treningi sztuki walki, to było popularne wśród moich znajomych, zwłaszcza tam w okresie gdzieś podstawówki, że dużo osób właśnie na coś takiego chodziło, na sztuki walki, i to jest naprawdę fajna, spoko opcja, tym bardziej jeżeli macie, na przykład jesteście w dużym mieście, to tam te możliwości na pewno są, podejrzewam, większe. No ja akurat mieszkam w takim
miasteczku i tu też jest dużo opcji, żeby potrenować, znaleźć jakieś własne zainteresowania, jakieś własne kluby sportowe, kółka jakby. No właśnie, no właśnie. Też fajne, co wspominam z dzieciństwa, czy tak bardziej już z okresu dojrzewania, to jak w szkole po prostu chodziłem na treningi takie co tydzień, się zbieraliśmy na sali tam sportowej w szkole i po prostu wspólnie też graliśmy w różne gry, tak już for fun. Wtedy już nie trenowałem akurat. To był taki okres, kiedy przestałem trenować siatkówkę. Ja nie trenowałem w jakimś okresie juniorskim, jedynie trenowałem tam w takim okresie, można powiedzieć, młodzików. Mniej więcej na tym poziomie. Jeżeli chodzi o poziom zaawansowania, czy tam czym przynależnym do jakiejś grupy tam sportowej w klubie. No i to tak właśnie wspominam, że fajnie było też w szkole tak wspólnie pograć z kimś. Po prostu ze znajomymi ze szkoły, z klasy, czy z różnych klas. Też była fajna inicjatywa. I no ogólnie fajnie jak to jest w szkole, taka możliwość, żeby to, bo to głównie organizują nauczyciele wychowania fizycznego, ale też nie wszyscy. Też nie wszyscy niestety, bo na przykład jak poszedłem do liceum, to czegoś takiego nie do końca coś takiego występowało. Ja to wspominam z gimnazjum. A uważam, że powinno być tak w każdej szkole, bo to jest naprawdę, jak tutaj, jak zachęcić kogoś do uprawiania sportu? No raczej nie w taki sposób, że przymuszenie, jak na WF-ie, nie? Że musimy coś zrobić, tylko lepiej właśnie, żeby to była taka zabawa na właśnie takich zajęciach dodatkowych, bo to oczywiście zbieraliśmy się gdzieś tam po południu w ciągu tygodnia po lekcjach. Okej, okay. Troszeczkę się rozgadałem, a to nawet spoko, bo i tak wiecie, no jeżeli nagrywam odcinki z kimś z PC-ta, to ja muszę po prostu to pociągnąć, że tak powiem, porozmawiać samemu ze sobą, no bo niestety nie jestem w stanie nagrać głosu graczy z PC-ta, tak to niestety wygląda, ale wiem, że dużo osób z PC-ta chce ze mną nagrywać odcinki, więc brawo Patryk. No i rozstrzygnął mecz 4-3, ładnie, kurczę, fajny meczik ogólnie, tak w ogóle, no nie skupiałem się za bardzo na nim w swoim komentarzu, ale jeżeli oglądacie i skupiacie się nie tylko na tym, co ja mówię, ale skupiacie się również na tym, jak gramy, no to możecie na pewno zauważyć, że to był całkiem fajny meczyk. Dobrze. Wspólnie z Patrykiem doszliśmy do wniosku, że aby nie było nudno, to następny mecz zagramy sobie po prostu w chłopca. Czyli w koszykówkę po prostu. Tak, aby urozmaicić, bo oczywiście też z graczami PC-a nie tylko, że nie mogę nagrać głosu, ale niestety nie mogę zagrać rankeda, więc wówczas sobie nagrywamy dwa razy meczyk jeden na jeden, tak było na przykład w przypadku Gołębia. Patryk jest chyba drugim dopiero widzem z PC-a, z którym nagrywam właśnie taki wspólny materiał, ale i tak jest fajnie, no bo dużo osób właśnie przychodziło do mnie na Rocketa, czy gra ogólnie w Rocketa i ogląda mnie, ale gra na PC-cie, więc nie ma za bardzo możliwości pograć ze mną na PS4. Więc to też jest fajna opcja, że mogę i z nimi pograć. No niestety nie mogę z graczami z Xboxa pograć, bo nie ma możliwości się połączyć jakkolwiek, przynajmniej w takim ograniczonym zakresie jak pomiędzy PC-tem a PS4. Ale nie ma co narzekać, po prostu trzeba się cieszyć tym, że przynajmniej mogę z Patrykiem pograć, nagrać ten wspólny materiał. Myślę, że to jest fajna inicjatywa. Też widziałem, że ostatnio wrzuciłem filmik informacyjny odnośnie moich streamów i tego, jak będą wyglądać streamy z FIFA, jakie serie byście chcieli, bo oczywiście FIFA będzie całkiem sporo na moim kanale, będą oczywiście pojawiać się także inne gry, ale przeważnie to będzie FIFA. No i tam proponowaliście mi różne serie, czy to kariera Hunterem, czy to kariera klubem menedżerska, cóż tam jeszcze było, food oczywiście, wirtualne kluby. Jeżeli oczywiście będzie zainteresowanie poszczególnymi seriami, to się tymi seriami zajmiemy, bo
No to wiecie, to też jest taka, taka, jakby to powiedzieć, dwustronna więź, nie? Że ja nagrywam jednocześnie to, co lubię, jednocześnie to, co wy lubicie, no bo by było bez sensu, żebym ja nagrywał tylko to, co lubię, ale podczas gdy tak naprawdę nikt się tym nie interesuje, to by było takie daremne trochę. A tak to, no, nie ma też sensu, jeżeli coś mi się nie podoba, nie lubię jakiejś gry, no to nie ma sensu tego nagrywać w ogóle, mimo żeby była ona mega popularna wśród moich widzów, no bo ja bym się tylko przy tym męczył, prawdę powiedziawszy. Tutaj Patryk cały czas mnie ciśnie. Ale to hops to jest taka loteryjna troszeczkę, loteryjny tryb, chociaż w sumie, co ja tutaj mówię, cały Rocket League jest w pewnym sensie, w pewnym zakresie loteryjny, prawda? Często jest tak, że wygrywają osoby czy drużyny słabsze niż te, które powinny. Ale myślę, że to też jest piękno po prostu sportu, Rocketa i sportu ogólnie, że czy rywalizacji, no że to nigdy nic nie jest za darmo, nigdy nic nie jest przesądzone i zawsze warto walczyć do końca, bo nawet drużyny słabsze, mniej techniczne, teoretycznie gorsze, nie zawsze muszą w praktyce być takie rzeczywiście. Po prostu trzeba walczyć, nie? Pokazywać się z jak najlepszej strony, no i wierzyć, że nawet z teoretycznie lepszym przeciwnikiem da się coś ugrać. Oj, 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 czyżby... A jednak nie, myślałem, że będzie kosz. O, 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 jest pięknie, no proszę bardzo, jak wybił. Ależ to Patryk obronił, cóż za save. Aż mu ten napisze Great Krill. Niestety nie mam młode save'a. Ale Great Krill oczywiście jak najbardziej jest wskazany. Okej. Okay. Taki troszeczkę mało koszykarski wynik 0-0, no. Ale bywa i tak. Szkoda, że w tym rzeczywiście mogli to wprowadzić w hubsie, że jak rzucacie za połowy na przykład, to macie 2 punkty, czy coś. To jest to taka imitacja tego, że są rzuty za 3, nie? Tak jak w koszykówce. No ale no, cóż na to można poradzić, nie ma rzutów osobistych w tym hubsie, więc nie ma jak zdobyć to jakby jednego punktu, jakby to mieć przełożenie na koszykówkę rzeczywistości. A i tak fajnie, że twórcy Rocketa pomyśleli, żeby wprowadzić parę nowych trybów, ciekawszych. Zawsze to jest lepsze niż... Ła, czyżby siadło? Wow, nice shot. Ależ to zrobił, Patryk, super. Piękny longshocik. No właśnie, za takie coś to 2 punkciki powinny być, moim zdaniem. No, ale nie ma. O kurczę, teraz jest już 2-0. A to moja wina, bo zepsułem. Z tych wszystkich trybów, które jak to się nazywa, wprowadzili do Rocketa, tych takich nierankingowych, to chyba najmniej mi się podoba ten hokej w sumie, bo i Rambla lubię, i hoops jakby do mnie przemawia, i dropshot, mimo że dropshota nie za bardzo za nim przepadałem kiedyś, ale teraz już bardziej może na ten hokej, nie wiem jak to się nazywa dokładnie w Rockecie, ale po prostu jakoś do mnie nie przemawia, jakoś tak nie do końca, może przez to, że mało w niego grałem, może. Ej, nawet jednego punktu nie zdobędę. No to się zanosi 2-0, kolejna porażka, no przynajmniej pierwsza była po dogrywce, więc nie jest tak tragicznie. Też nie dostałem jakiegoś mega łomotu, na szczęście Patryk był litościwy wobec mnie, no ale... Everybody dance, dokładnie, well played. Wspaniałe mecze z naszej strony. Ja mogę tylko podziękować Patrykowi za to, że zdecydował się nagrać ze mną wspólny odcinek. Dziękuję mu bardzo. Życzę mu powodzenia w Rockecie i ogólnie w życiu. No i z mojej strony to tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. No i trzymajcie się, heja. Do zobaczenia na kolejnych streamach, odcinkach. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie nagrać ze mną właśnie taki mecz z widzami, mecz z widzem w Rockecie czy w Fifie, to po prostu się zgłaszajcie pod odcinkami regularnie, tak jak robił to Patryk. No i w końcu może dostąpicie tej przyjemności nagrania ze mną wspólnego materiału. Ja wam życzę miłego dnia. Cześć, pa.